znajdują się wśród terrorystów w mieście. Bravo będzie przeszukiwać dom po domu. Moi ludzie wam pomogą. Jeśli spróbują uciec w stronę gór, będą musieli ruszyć drogą Tariq al-Mut, zwą ją autostradą śmierci. Rosjanie zbombardowali ją podczas inwazji, zabijając uciekających ludzi. Na rozdrożu znajduje się wioska. Wysłałam Hadira i jego ludzi, by przygotowali tam zasadzkę. Alex i ja dołączymy do nich i zajmiemy pozycje strzeleckie nad drogą. Będziemy czekać na wilka. Autostrada jest pod nami. Hadir ma posiłki czekające na wilka w zasadzce. Jesteśmy tu dla Rosjan łatwym celem. Tak, mamy mało czasu. Ludzie Barkowa będą nas tropić. Stracił kontrolę, ale po nią wróci. Czekaj tutaj! Ja myślę, że pies będzie. Musimy odciąć wilka przy przełęczy. Żyły rodziny, rozbrzmiewał śmiech. Jeden bullshit typowy, tak. Śmiech to najlepsze lekarstwo. Na twoją starą. Powiedz mi dowcip. Jezu. Jak agenci CIA gotują zupę? No jak? Pod przykrywką. Nieźle. Chyba gorzej nie było. Tak, przepraszam. Myślałem, że się zacznie akcja. Sorry, będzie dowcip jeszcze raz, dobra? O, fajnie. Wojną w tej wiosce żyły rodziny, rozbrzmiewał śmiech. Śmiech to najlepsze lekarstwo. Opowiedz mi dowcip. Jak agenci CIA gotują zupę? No jak? Pod przykrywką. Nieźle. Chyba gorzej brzmi po arabsku. Nie opowiedziałeś go po arabsku. Miejcie je pod ręką. Tak jest. Hadir zajął dla nas dobrą pozycję. Mój ojciec nazywał Hadira lwem. Co mu się stało? Zginął w walce. Kuwaty al-Qatala al-Khassa admin. Kurde, ale takie... Tędy, Alex. Nuda przerażająca, powiem szczerze. Kazałam mu wziąć wszystko, co ma. Alex, zobacz. 338 Lapua. Przebija pancerz z 600 metrów. Sam ją złożyłem. Proszę. Masz. Niezła spluwa. Strzeż jej jak oka w głowie. Odwdzięczy ci się tym samym. Dzięki, Hadir. W sam raz przy takiej odległości. Będę twoim obserwatorem, Alex. Jesteśmy teraz braćmi. Czy to jest podróbka misji w Czarnobylu? W ogóle to jest misja w Czarnobylu, czy nie ma? Jak nie ma misji w Czarnobylu, to gra jest do wyrzucenia w ogóle. Spójrz przez lunetę karabinu. Musisz ją wyregulować. Strzelając do małych dzieci. Wypatruj błyszczącego światła w pobliżu autostrady. A, tego karabinu. Mam go. Teraz dostosuj przybliżenie. Jakbym miał 12 lat. Zwiększ przybliżenie, Alex. Ach, kurde. Jak oficjalnie. Alex. Jesteśmy teraz bracia. Był ten remake filmu... Spójrz przez lunetę karabinu. Musisz ją wyregulować. Dzień Szakala z Bruce'em Willisem i tam była scena z Jackiem White'em, gdzie było podobne kalibrowanie. Możesz wrócić do reszty. Tak jest. Nie zgub go. Mój oddział czeka w pobliżu drogi. Tak, widzę. Pomogą nam, kiedy rozpocznie się atak. Riza, hal tenna hada w Jinbel Bas. Tykro mi wytlam. Entu Juani. Pionowa podziałka określa dystans. Każda kreska oznacza 200 metrów. Aha. Pionowa podziałka? Temu, tevzir. Cel jest 400 metrów od nas. Celuj dwie kreski wyżej. Ale nie wiem, gdzie jest cel. Ja już nic nie widzę. Zwiększ przybliżenie, Alex. Ale na co? Dostosuj przybliżenie. Co mam celować? Te wraki?
Celuj o 2 kreski wyżej niż kanister z wodą. O Jezu, dobra. W życiu bym nie wpadł, że tam, daleko, jest cel. Wyślij celownik o 2 kreski nad celem. 2 kreski. Wita się z tobą, Alex. Mój brat, to twój największy fan. Teraz spróbujmy z bardziej oddalonym celem. W oddali stoi niebieski dom. Widzisz go? Niebieski dom. Na lodu. Trafiony. To prawdziwy talent do zabijania owoców. Słyszałem to. Ja hajałem. Uwaga, chłopcy. Teraz powinieneś mieć pewniejszą rękę. Pamiętaj, by wykorzystywać otoczenie na swoją korzyść. Flagi wskażą ci kierunek wiatru, a punkty orientacyjne pomogą ocenić odległość. Flagi. Dobra, teraz wypatruj wrogów na autostradzie. Niedługo się pojawią. Na razie tylko wiatr. Bo tylko wiatr. Mam coś. Przy żurawiu pompowym. To tylko jakieś bezpańskie psy. Ty barbarzyńcy, czemu robisz tak okropne rzeczy? Jak? Przenoszą wściekliznę, tak? Zatem muszę się potrenować. No. Jeden pojazd nadjeżdża ze wschodu! Zrozumiałam. Nie atakować. Moi ludzie zauważyli pojazd. Po prawej. To może być wilk lub jego ludzie. Chyba wreszcie mamy towarzystwo. To zwiadowcy. Wstrzymaj ogień. Poczekaj na czysty strzał. Aha. Ali, widzisz ich? Wspinają się na dach. Obserwuj dach, Alex. Dwóch jest na dachu. Tak, widzę. 400 metrów. A dziękuję. Kiedy będziesz gotowy, strzelaj. Przesuń celownik o 2 kreski nad celem. Dobry trafienie. Jeszcze jeden. Niezły strzał. Dwóch zwiadowców wilka mniej. Ali, możesz zaczynać. Hadir jest pomysłowy. Kazał im zastawić pułapkę. Alex, osłaniaj ludzi przy ciężarówce. Zabicie wilka nie gwarantuje, że odzyskamy gaz. Zabiłem wilka przecież. A co, jeśli go nie znajdziemy? Muszę. Nie są sojusznicy czy źli? Nie no, ale serio, jak na razie te misje są koszmarne. Nie mają nic z uroku ani Modern Warfare 1, ani dwójki. Al-Katala będzie musiała przestawić tę ciężarówkę, żeby przejechać dalej. Poczekajcie, aż będą bliżej i zdetonujcie ładunki. Jakieś takie narracyjne pierdy plus ten. Na razie czekam, żeby się rozkręciło. Tak, rozumiem, że to może mnie nudzić, ale w porównaniu z Titanfallem, gdzie były fajne rzeczy. Do dzieła. Walczcie dzielnie, kuzyni. Już tu są Alex. Ani misji na statku, gdzie coś się działo. Trzy pojazdy Al-Katali. Przyjęłam. Widzę. Nie strzelaj. Niech wejdą w zasięg. W zasięg czego? Atakujemy? Nie. Czekajcie, aż się zbliżą. Jeszcze bliżej. No, śmiało. Podchodzą do ciężarówki. Chowają się za tą białą ciężarówkę. Dobry strzał! Hadir, przygotuj się. Dobry strzał, Alex. Chowają się w budynkach. Autobusie.
wiem, co się stało, ale... Posiłki wroga! Adir! Zacofaj naszych! Nie powinniśmy ciebie zdobywać! Zrób to! Wycofaj się, Ali! Wyrób się stamtąd! Ładuj w silnik! Zatrzymaj! Celuj w silnik, Alex! Znaczy, zrobiłem złego znowu. Co, no scope'y będą teraz? Trzeba podnieść broń przeciwniku, ale... Celnia. Widzę cel. Jest jeszcze jeden moździerz, Alex. Załatw obsługę! Mam ich na celowniku. Wszystko. Nie, gdzieś tam jest jeszcze jeden moździerz. Mogę w ogóle sobie podejść tam do nich? Nie, bo tutaj zabunkrowali wszystko, tak? Tak. Nie mogę ich znaleźć. Co dokładnie widzisz? 600 metrów. Ruch obok niebieskiego domu. Czekajcie, wyjdę sobie, tylko że... Niebieski dom. Widzę ruch. Mam ich. Już po nich. Gdzie jest ta ruka, pułapka? Zlewej, zlewej! Strzelać dalej! Zatrzymaj się już za rukę, ale! Walczcie za rukę, walczcie! Strzelaj na kierowcę! Strzelaj, Alex! Strzelaj! No. Największych dramatów. Papa.
Już po nim. Ciężarówka, pułapka! Z lewej, z lewej! Zatrzymaj tę ciężarówkę! Walcz ciężarówkę, walcz! Strzelać dalej! Strzelaj, dopiero! Strzelaj, Alex! Strzelaj! Zaraz będzie za blisko! Dobra, czaję. Tam trzeba poczekać, aż ona będzie tutaj i będzie tak na prosto jechała. O Boże, to tak widzę, była zbyt trudna, łatwa misja. Więc damy teraz takie... Nie, znaczy nie powinien być gdzieś wyżej. Tak, tu są schody. Jezu, dobra. O matko, dobra. Dobra, to dużo zmienia. Już po nim. Inaczej nie wysyłaliby tu tylu żołnierzy. Zacznij podkładać ID-ki, bracie. Hadir i ja umocnimy pozycję, Alex. Idź do wschodniego bunkra i uzupełnij zapasy. Co? No, ale spójrzcie, jak te misje są leniwie zrobione. To jest jedna lokacja po raz drugi, gdzie siedzimy i nic nie robimy. Nie ma takich nawet... Nie ma etapów, gdzie są, które są filmami drogi. Pójdź do bunkra i uzupełnij, Alex. Alcatala wróci z posiłkami. To jest strasznie słabe. Mam nadzieję, że potem coś będzie fajnego, ale... Tak, stoimy w miejscu i strzelamy. Więcej ładunków wybuchowych. Miejsce akcji, jedna ulica w Londynie. Tak jak wcześniej. Jak wrogowie się zbliżą... Może poszli do tali. Inaczej nie wysyłaliby tu tylu żołnierzy. Zacznij podkładać ID-ki, bracie. Hadir i ja umocnimy pozycję, Alex. Idź do wschodniego bunkra i uzupełnij zapasy. Ja myślałem, że to jest jakiś przekaźnik, nie? Czujesz faktycznie w takiej bieda armię, gdzie jest wszystko bardzo ładnie, ale nuda jest przerażająca. Brakuje tych cudów, gdzie tam się wylaty wypadało z helikoptera, chwytało, ratowało. Wybuchowych Hadir? Tego nigdy za wiele. Tak jak wcześniej. Jak wrogowie się zbliżą, wysadzamy. Uważaj na dystans. Alex, kapitan Price wywołuje cię przez radio. Mówi, że to pilne. Żeby pokazać jakąś broń. Już moment. To weźmy inną broń. Taką. Karabin MK2. Kapitan czeka na kontakt przez radio, Alex. Musi z tobą porozmawiać.
Ale te plenery tu są słabe. Brakuje takich przygód, kurczę, jakichś ciekawych. Echo 3-1 do dowódcy. Alex, Wilk uciekł z miasta. Zmierza w waszą stronę. Rosjanie są tuż za nim. Mamy kontakt, dowódco. Mowy nisko. Nie dajcie się zauważyć. Nie chciałem, kurczę, sprawdzić, czy mnie zabije. Zabił. Zmierza w waszą stronę. Rosjanie są tuż za nim. Mamy kontakt, dowódco. Mowy nisko. Nie dajcie się zauważyć. Wziąłem. Jesteśmy w drodze. Stańcie za osłoną! Ciały padły z autostrady! No, to muszę iść potem. Pozwól się go, szybko! Moment, moment. Gdzie była ta składnica? Kto to chciał, żebym jakieś MG coś tam... No już, już przepraszam, nie wiedziałem. Jakby tak w PUBG było. Jeszcze nie używaj celownika. Poczekaj, jak zbije się pył. Mam go. Nie przybliżaj. Strzał sprawi, że podniesie się pył. Potem go znajdzie. Co? Jego luneta będzie lśnić w słońcu. Wiatr się zmienił. Mamy silny wiatr. Musisz wziąć poprawkę. Dobra, rozumiem. On się poprawia. Przemieszcza się. Skąd ty to wiesz? Jezu, jakie to znudziarstwo. Zmierza w waszą stronę. Rosjanie są tuż za nim. Mamy kontakt, dowódco. Nie dajcie się zauważyć. Stańcie za osłoną! Ciały padły z autostrady! Pozwól się go, szybko! Teraz nas powybija! Alex, znajdź tego snajpera! Alex to, Alex tamto. Jego luneta będzie lśnić w słońcu. Wypatruj błysk. Zmierza w waszą stronę. Rosjanie są tuż za nim. Mamy kontakt, dowódco. Nie dajcie się zauważyć. Jesteśmy w drodze. Stańcie za osłoną. Wziąłem dobrą broń? Tak. Celowniki snajperskie odbijają słońce. Wypatruj błysku. Z tego co rozumiem, to w ogóle ten błysk widać tylko, kiedy mam swoją lunetę włączoną. Tak? Szukam jakiegoś miejsca sensownego, ale widzę, że nie będzie... Co to? No! Strzelił dwa razy tak szybko! Chciałem sprawdzić. Zmierza w waszą stronę. Rosjanie są tuż za nim. Mamy kontakt, dowódco. Mowy nisko. Nie dajcie się zauważyć. Jesteśmy w drodze. Stańcie za osłoną. Ciały padły z autostrady. Nie lubię, jak gra zmienia zasady. Ta?
Jakie to straszne nudziarstwo, kurde, nie wiem, no po prostu brakuje szturmu na McDonalda. Jest tak strasznie lokalna. Po prostu, że ten, no to jest... Mapa The Aim z CS-a. Że w nowych Medal of Honor tak było, troszkę tak. Nie, no ale widzicie, to taka skurcze... Nie ma ani fajnego strzelanka, ani bycia cool Amerykaninem. Jest taki smutek, gdzie walczymy o Bóg wie co. W jedynce coś się działo, polubiłeś tych ludzi, bo cool akcja, ale bez przesady. Tutaj ten price to jest... Coś tam zrobić? Wymyśluję moździerze, czy moździerze wróciły. Moździerze raz, moździerze dwa, moździerze po raz szósty. Dlaczego miałem powiedzieć, że tutaj nie ma ten... Ej, co teraz? Siostro, dym! Biały dym po lewej! Jezu, papież. Aleks, wymyśl coś! Zatrzymaj się! Nie przebijemy się przez ten pancerz! Co ja mam wymyślić coś? To jest kurde liniowa kampania. W ogóle, co mi tutaj... O co tutaj chodzi raz? On nie mówił, że ten rozwali pancerz czołgu z 600 metrów? Mogę zabić tych ruskich. Gość jak miał tę animację ślizgania się. Okej, bałem się, że nic nie. Zabiłaś chociaż kogoś, to są... Ludzie ci podchodzą! Ludzie ci podchodzą! Jezu! Myślałem, że to przez ściany pokazuje.
Tutaj co, wyjdą naprzeciwko siebie. Szczerze nie wiem, mam odpierać ten pseudo-szturm. Z drogi. Jezu, goście nam tu wbiegają. To jest ta dramatyczna scena po ataku bombą nuklearną, tak? O Boże, o Boże, o Boże. Spodziewałem się, że ta kampania będzie naprawdę fajna, że będzie liniowa i będzie fajna, ale to są... Skalpel, skalpel! Alex! Posłuchaj mnie. Wykradłem gaz Rosjanom, żeby nam pomóc, tylko po to. Powiedz jej. Powiedz jej, Alex. Co to za bzdury w ogóle?